Widzisz, Monika! Widzisz? AGH Kraków, no i jeszcze jeden zawodnik z Kielc, Adrian Kucharek. Taka czwórka zawodników będzie tutaj za momencik rywalizować na tej bardzo, bardzo trudnej trasie. Szosa, jutro dzień przerwy, a w weekend, w sobotę i w niedzielę przenosimy się do parku Paulinu. Tam będziemy rywalizować na trasie Kowalska-Kwagnickiej. Dziękujemy pięknie miastu Jelenia Góra, dziękujemy pięknie województwu Dolny Śląsk, województwo dolnośląskie, dziękujemy Politechnice Wrocławskiej, dziękujemy pięknie firmie Rubena, która jest czeskim producentem opon i ma tutaj oczywiście swoje stanowisko, można zapoznać się z ich ofertą. Dziękujemy także pozostałym sponsorom, którymi są Dell, Olympus, Dell to be, a także Dema, słowacka marka rowerów. Dziękujemy pięknie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam w organizacji i przeprowadzeniu tego dzisiejszego wyścigu, a także wczorajszych wyścigów. Tak jak mówiłem, jutro dzień przerwy, ale przemieszczamy się do parku Paulinu i tam będziemy przeprowadzać rywalizację na rowerach górskich, rywalizację MC wczorajszych wyścigów. Tak jak mówiłem, jutro dzień przerwy, ale przemieszczamy się do parku Paulinu i tam będziemy przeprowadzać rywalizację na TV. Serdecznie pan Paweł Domagała, to jest naczelnik Wydziału Sportu oraz Edukacji, oczywiście z miasta Jelenia Góra. And then Mr. Eddie, Dr. Eddie Strzaba, FISU International Control Committee, member of FISU International Control Committee. Witamy bardzo serdecznie pana Ediego Strzabę z FISU. And now it's time to move on to our riders on the third place. Drodzy Państwo, pozwólcie, że powiem to po polsku. Na trzecim miejscu Martyna Klekot. Wielkie, wielkie brawa! Gratulacje, oczywiście medal, a także pamiątkowy dyplom dla Martyny Klekot. Third place for Martyna Klekot, road race from Mass Start World University Cycling Championship. And now let's move on to the second place. And once again, from Poland, Katarzyna Solus-Miśkowicz. Wielkie, wielkie brawa! Gratulujemy serdecznie, drugie miejsce dla zawodniczki z Polski. Jeszcze pamiątkowy dyplom przyznawany przez reprezentanta miasta gospodarza Jeleniej Góry. And now let's move on to the first place. Katrin Hames, Germany, first place! Right now, please stand up. Drodzy Państwo, jeszcze raz
ojciec i teraz niech strzelają szampany. Jest się strzeka, wyda się. To jest ten moment, kiedy można zrobić zdjęcia z zawodnikami. To jest ten moment, kiedy oni są tutaj wyeksponowani. Of course, our Akademicki Związek Sportowy, Polish Sports University Association. This is the Polish organizer of this event. First of all, I would like to invite... Let's give them a big applause, big three. Let me start this in Polish. Drodzy Państwo, na miejscu trzecim, reprezentant naszego kraju. Przywitajmy go wielkimi brawami, Emanuel Piaskowy! All the medals and diplomas are given by Mr. Paweł Domagała, Director of Education and Sport Department of Jelenia Góra, and Dr. Eddie Chaba, member of FISU International Control Committee. And now let's move on to the second place. And on the second place we have, representing Germany, Team Gebauer! Once again, a huge ovation as he is given a diploma from Mr. Paweł Domagała. And right now, we move on to the first place. And the first place, just like yesterday, to Czech Republic and to Petr Vakoč. After a second, after a medal and diploma is given, we'll have a quick, a brief moment for photo reporters, and then we will move on to the FISU anthem. But just after a quick, brief moment to the photo reporters, of course, Petr Vakoč is given a souvenir jersey founded by Jelenia Góra. Oczywiście raz jeszcze wielkie brawa, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, wielkie, wielkie brawa! Now please stay on podium because we move on to gifts and champagne. Of course, once again, one short, brief moment for photo reporters. Miasto Jelenia Góra, dziękujemy pięknie województwu Dolny Śląsk, województwo Dolnośląskie. W weekend wracamy z nowymi siłami i obiecuję Wam, że będzie jeszcze więcej znakomitego kolarstwa, jeszcze więcej wielkich sportowych emocji. Koniecznie bądźcie z nami, do zobaczenia!